nazywam się Monika Miazek-Męczyńska i właściwie po reakcji Państwa sądu, po tym jak ten ktośik stopiał, to ja już nie powinnam nic mówić. Bardzo dziękuję za taki wstępny odzew, bardzo pozytywny. Zadania o sobie, ja jestem adiunktem Instytutu Filologii Klasycznej, zajmuję się łaciną, z tym, że łaciną głównie nowszą. Moje główne pole zainteresowania to jest działalność językowa w Chinach. I to troszeczkę wytłumaczyło tego chińskiego smoka na tylnej stronie okładki, który stał się tutaj, trafił na nią zupełnie w ostatniej chwili do tej mojej Silwy, ale jego ogon posłużył jako piękny przewodni motyw, który będzie się wił przez całą książeczkę i te kokardki na smoczym ogonie będą wskazywały, gdzie ta łacina, wyjaśniały łacinę, która się pojawia w środku. Skąd się w ogóle wziął ten pomysł? Niektórzy z Państwa może pamiętają, że parę lat temu firma Endo wypuściła taką serię ubranek dla dzieci z hasłami łacińskimi. Tam były dosłownie 3 czy 4 sentencje użyte. Ja najbardziej polubiłam taką festina lente, to słowa święte lub jak kto woli, śpiesz się powoli. Moja córka chodziła w bluzeczce z tym napisem i tak pomyślałam, że to jest cudowny sposób na promowanie łaciny. Ale ponieważ dzieci były jeszcze małe, a w związku z tym mój czas też się jakoś kurczył bardzo, habilitacja po drodze i inne przyjemności, stwierdziłam, że na razie nie będę o tym myśleć. Aż do pewnego dnia w trakcie negocjacji z moją wówczas 10-letnią córką, musiałam użyć argumentu, który jest nie do odparcia. Użyłam łaciny. Pacta sunt servanda. Już nie pamiętam, czy chodziło o sprzątanie klocków, czy oczyszczenie kociej kuwety, ale rzuciłam to hasło, Hany tak na mnie spojrzała ze zdumieniem, wyjaśniłam, o co chodzi i obudowałam to, to powiedzenie łacińskie, muszę odnaleźć myszkę, sytuacją życiową, tym wierszykiem. Małej pandzie, duża panda, że pacta sunt servanda, umów dotrzymywać musisz, no i słuchać się na musi. I od tego momentu, od tej takiej relacji matczyno-dziecięcej w wykonaniu pand, zaczął się cały pomysł. I muszę powiedzieć, że tak jak u Owidiusza, potem to już się wszystko składało w wiersze. Wszystkie podróże z konferencji z Krakowa albo ze Szczecina, te godziny spędzane w pociągu po takim wysiłku intelektualnym i wymęczeniu totalnym, owocowały tym, że właśnie układałam wierszyki, układałam te frazy, myśląc, że zwierzątka są chyba takim najlepszym towarzyszem, który może pomóc dzieciom polubić łacinę w sposób niezobowiązujący, w sposób naturalny. I starałam się tutaj używać też takich zwierzątek, może no, panda akurat nie są najlepszym przykładem, które niekoniecznie do tej pory budziły szczególną sympatię, ale które należałoby polubić, typu mul, albo dżdżownica, albo komar. I do tych właśnie stworzeń starałam się dopasować jakąś narrację, jakąś opowiastkę. W sumie w ten sposób, w tym tomiku, który powstał dla mnie w zupełnie zaskakujący sposób, znalazło się 50 fraszek, w zasadzie 51, ta okładkowa jest 51, przy czym 54 sentencje, złote powiedzenia, aurea dicta, tutaj się w nich znajdują. Myślę, że to jest taka całkiem dobra ilość na poznanie, jeśli nie przyswojenie po kilkukrotnej lekturze. Od razu muszę tutaj podziękować bardzo tym osobom, które sprawiły, że w ogóle ten tomik się pojawił, bo gdyby nie życzliwość profesor Wesołowskiej, która uwierzyła w ten projekt, pana dziekana Mizerkiewicza, który sfinansował go i pani dyrektor wydawnictwa Marzannę Lędzion, która w niego uwierzyła, po prostu nie byłoby tego wszystkiego. No i cudowna rola ilustratorki Ewy Wąsowskiej, która te zwierzątka powołała do życia, nadała im twarze bardzo często, co w moich przypychach akurat mniej widać, ale przy tych komarach i innych molach to wyraźnie widać, że nabrały one osobowości. Co decydowało o wyborze, o jakimś kształcie tych fraszek? Przede wszystkim musiały to być sentencje króciutkie, takie, by się mieściły najczęściej najdalej w obrębie jednego wersu, a najlepiej w jakiejś jego tylko cząstce. A później to już skojarzenie, różnego rodzaju skojarzenia były decydujące. W pierwszym rzędzie na przykład takie dźwiękowe. Ja tutaj sobie pozwolę, ściągam się posłużyć, bo strony sobie spisałam, na których się pojawiają te rzeczy. Na przykład pak z wobisku było dla mnie naturalne, że musi się w środowisku żab toczyć akcja, no bo to kum końcowe idealnie pasowało. Stąd, gdy w szuwarach ropuchowie prali się po pysku, rozdzieliła ich rzekotka, krzycząc pak z wobisku. Innym motywem doboru był wygląd zwierzęcia. I tutaj na przykład, kiedy pająk krzyżak mi przyszedł do głowy, pomyślałam, że ten jego krzyż na grzbiecie
jest idealnym nawiązaniem do jakiegoś mniejszego habitu, a więc mógłby on trafić do klasztoru. No jeżeli w klasztorze, to in secula seculorum, prawda? Będzie pasowała do tego i stąd ten fajon właśnie w klasztorze się pojawia, ale ponieważ dieta mnisia jest uboga w mięso, nie dano mu jeść mógł i się z tego klasztoru wyprowadził następnie. Innym takim elementem były cechy, czy też przypisywane danemu zwierzęciu jakieś atrybuty, zajęcia. I tutaj na przykład ten krwiopijczy komar stał się dla mnie takim stworzonkiem, które dobrze byłoby wprowadzić do baru i dać mu pić. Stąd to nunc est bibendum jakoś tak przypasowało mi do tego komara wpadającego z rozpędem do baru i równie szybko z niego wylatującego. I tutaj różne interpretacje mogą się pojawić, dlaczego on z niego wyleciał, prawda? Albo jeden taki, który jest może najbardziej, ja osobiście ogromnie lubię i myślę, że wywołuje ciekawe emocje, to kret, który idzie przekopywać ogródek. I tutaj to sit tibi terra levis może mieć oczywiście bardzo różne znaczenia w wypadku ciężkich prac ogrodowych. Myślę, że nawiązując to oczywiście do bajki zwierzęcej, do Ezopa, do Fedrusa, udało mi się wywołać niejednokrotnie uśmiech czytelników poprzez skojarzenia takie mniej lub bardziej oczywiste. Aczkolwiek pewien mój niepokój budziło to, że właśnie takie sit tibi terra levis może być odarte z właściwego kontekstu, bo te zwierzątka posługują się łaciną w sposób naturalny, płynny, tak jak my byśmy chcieli używać tych cytatów, prawda? Natomiast kontekst jest czasami bardzo, bardzo sprzeczny i bardzo taki, wręcz rzekłabym, że niewłaściwy momentami. Przykładem tutaj może być Fiat Lux, które moje dzieci się zaśmiewają z tego i to był pierwszy, ale nie mogę tego znaleźć, pierwszy wierszyk, który opanowały w pełni, aczkolwiek skojarzony ze świetlikiem. Jakże inaczej to światło, aczkolwiek akt kreacji światła jest tutaj zupełnie inny niż w Genesis. W związku z tym stwierdziłam, że konieczne jest opatrzenie tej całości również jakimś komentarzem, może nie tyle poważnym, co jednak odsyłającym do pierwotnego kontekstu. I dlatego w książeczce na samym końcu, na kilku ostatnich stronach zrobiłam indeks rerum, żeby jeszcze coś też po łacinie dodać. I w nim opisałam pierwotne lokalizacje autorów, jeżeli się dało ustalić, albo też formy odczytania i rozumienia tego tekstu, tak by dziecko albo czytający mu rodzic mógł po prostu ulokować to w tradycji antycznej w sposób właściwy, bo no właśnie czy to Fiat Lux, czy też Manus Manum Lavat, która akurat świnką jako hasło nad korytkiem zawiesiłam, może potrzebować pewnego objaśnienia i innego kontekstu nieco. Cóż, nie chciałabym więcej czasu zajmować, bo Państwo już sięgnęli po książkę i mam nadzieję, że się spodobała i będziecie ją dalej reklamować jako pewne też narzędzie do nauki w szkole, jako taki dodatek czy rozrywkę nawet przy zajęciach z języka łacińskiego. Na pewno chciałabym wyrazić wielką wdzięczność również Państwu za to, że sięgnęliście już po ten tomik i mam nadzieję, że będzie się go przyjemnie czytało. I tak jak powiedziałam, te wszystkie osoby, które mnie tutaj wspierały, są dla mnie bardzo ważne. Ogromne brawa przede wszystkim dla ilustratorki, która podjęła to wyzwanie. Nie znałyśmy się zupełnie, przez wydawnictwo zostałyśmy skojarzone, a myślę, że to zaowocuje przyjemną współpracą i jeżeli będzie taki odzew, to i drugi tomik się znajdzie, bo już mam kolejnych prawie 50 fraszek przygotowanych. Także wszystko w Państwa rękach i bardzo dziękuję. Będę przedmiotem, bo to jeszcze inny temat mają prezentowane. Zachęcam, jeszcze parę egzemplarzy mam przy sobie dzisiaj, gdyby ktoś chciał. W cenie promocyjnej, tak, prosto z ideą. Dziękuję bardzo. Ale ja od razu zaczęłam myśleć o tym, jak tego użyć w szkole i dlatego nawet mi się wymsknęło tego podręcznika. Bo jak zaczęłam o tym opowiadać, jak zobaczyłam, miałam przyjemność tydzień temu obejrzeć egzemplarz i dziękuję bardzo za niego.
Już tutaj mi nie zostało. Mam zamówienie, proszę Państwa, zwrócone chyba na 15. Mam przywieźć, widzę, że już po prostu to wszystko to ja już sobie rezerwuję. Chyba, że ktoś z Państwa naprawdę bardzo chce i nie ma możliwości, to może jednym się podzielę albo dwoma. Bo jak pokazywałam to też studentom, od razu cały ten tydzień po prostu zrobiłam sobie skan niektórych, nawet nie wiedziałam, ta panda mi się najbardziej spodobała, nawet nie wiedziałam, że to była pierwsza, to była cała ta historia, się zaczęła od tej pandy. Więc studenci moi we Wrocławiu są absolutnie zachwyceni, prawda? Tak, są tutaj. Więc już promocja jest, żeby to kupować jako prezenty dla dzieci i naprawdę no, tego właśnie potrzebujemy. Zastanawialiśmy się, co tu zrobić, nawet przy obiedzie rozmawialiśmy, co tu zrobić, żeby dotrzeć, żeby pracować z tymi małymi dziećmi, prawda? I to jest właśnie coś takiego, tak? Jak pan Andrzej Połomski mówi, że ma czasami zastępstwa w szkole, w grupie przedszkolaków, bo szkoła jest kompleksowa, ma też przedszkole. I co robić z tymi przedszkolakami? No właśnie coś takiego, prawda? To jest materiał nieprzebrany. Na 10 lekcji, jak nie więcej. Więc chciałam wyrazić swoją radość ogromną z powodu tego przedsięwzięcia. No i gratulacje. I ja nawet nie śmiem przypuszczać, co się dzieje w głowie człowieka, który jest tak twórczy i po prostu tak wyrzuca z siebie te flaszki. Ile ci zajęło czasu, powiedz, od kiedy to była ta panda? Nie wiem w tej chwili, nie potrafię nawet skojarzyć. Ale rok, dwa? Czyli po prostu tak raz na tydzień taka to ptaszka. To że teraz jechałam do Pragi, więc 12 powstało na przykład. Na długie mieliśmy postoje i były korki we Wrocławiu zresztą. Tak, to jest bardzo inspirujące. Mam taką listę, do której dopisuję sobie te poszczególne, takie, które powinny być na przykład post-scriptum. Dlaczego do tej pory nie? Przecież to jest coś, co powinno być, prawda? Więc już mam kolejnych tam kilkanaście, które na pewno zostaną użyte i 46 już gotowych wierszyków, także. Nie wiem, czy mogę się podzielić z naszą publicznością i z naszymi gośćmi tą historią sprzed roku z Katowic, czy wolno mi mówić o tym, bo no ja to wreszcie czytałam, proszę Państwa, już rok temu. Po zakończenie zjazdu w Katowicach pani profesor do mnie podeszła i właśnie tak, z taką nieśmiałością wręczyła mi taki wydruk komputerowy po prostu w koszulce, że właśnie tutaj wiesz, mam takie wierszyki, takie może myślę o tym, gdzie to wydać, tak? No i ja bardzo, bardzo chciałam, żeby to było przez PTF wydane, natomiast logistycznie bardzo trudno, tak? No bo mam bardzo dużo jest też innych spraw w PTF-ie i też przede wszystkim finansowo, nie? Trzeba by... To jest trudne do udźwignięcia. My oczywiście planujemy w PTF-ie jakby reaktywować wydawnictwo PTF, bo na razie jest wydawane czasopismo EOS tylko. Kiedyś była seria wydawnicza, która towarzyszyła temu czasopismu, więc jest to w planach, ale no, to jest duże przedsięwzięcie, więc po prostu z nikim się nie dzieliłam, tylko w wielkiej tajemnicy przy jakimś tam kolacji kończącej ten zjazd, komuś to przeczytałam, tym trzem osobom, kilka tych flaszek i byliśmy absolutnie zachwyceni. Natomiast no nie byliśmy w stanie w PTF-ie tego podjąć, czego ja teraz z jednej strony bardzo żałuję i zazdroszczę Ułamowi, że to zrobił, ale z drugiej strony no, jest to tak dobrze zrobione, że wiem, że trafiło w najlepsze możliwe ręce. I też pamiętam, że rozmawiało się właśnie o ilustracjach, tak? Kogo by tu znaleźć, kto by zrobił ilustrację? No i ktoś się okazuje, że właśnie wydawnictwo ma ten potencjał, prawda? Że mimo, że to jest wydawnictwo naukowe, no to udało się znaleźć ilustratorkę, która zrobiła to fantastycznie. Spojrzał na to dziekan właśnie takim okiem, powiedziałam, gospodarskim, tak? Powiedział, to jest coś, co pozwoli promować, wiedział, pokazać, że my nie jesteśmy tylko tą skorupą, gdzie się wznosi jakieś gmachy świątynne, ale jesteśmy po prostu żywą jednostką, która jest bardzo otwarta na każdego odbiorcy, dla każdego chce coś tutaj stworzyć. Cieszę się, że akurat trafią na doskonałych ludzi po prostu wokół siebie, którzy to przyjęli. No i wydaje się, że to będzie prawdopodobnie bezcelne, tak? Nie wiem, czy wydawnictwo Ułam dało coś równie dobrego. W sensie marketingowym. No, jeśli chodzi o nakład, to faktycznie jest to taki pozycji mocniejszy. Więc przepraszam, ja tak tutaj weszłam w rolę osoby prowadzącej sesję. Nie mogłam się powstrzymać, z tej ostatniej ławki. Czy Państwo mieliby jakieś może pytania, uwagi, komentarze? Nie ma pytań. To jeszcze raz w takim razie bardzo serdecznie.